Cześć, siemanko. Mamy 23 kwietnia roku pańskiego 2021. A ja was witam z okolic Grabowa. Jesteśmy w gościach u Tomka dzisiaj. Witam. Będzie taki inny odcinek, będzie taki nietypowy. Pokażemy sprzęt, który ma Tomek, a dlatego nietypowy, bo sprzęt będzie nietypowy. A tu jest typowy, zobaczcie, ale Tomek mówi, nie pokazuj, bo brudny, ale przecież jest czas siewów. U Tomka stoi tutaj właśnie taki właśnie agregat talerzowy. Siewnik, to jest Amazonka, nie? Tak, Amazonka, D7. Tomek sobie tym sieje, pokażemy jakim traktorem. Z bliska wam, może bardziej tak przybliżę, pokażę. Tomek zadowolony na dwóch siłownikach. Wydźwig także stabilny na pewno, bo niektóre miały na jednym, to mało stabilne to było. Wyjdziemy sobie dalej, bo Tomek zaraz też będzie miał gości. O, już ma. Bo też będziemy nagrywać coś innego, zobaczcie. Dzień dobry, dzień dobry. Pracowaliście idealnie. No kurczę, no super. A my sobie zaczęliśmy tak vloga nagrywać przy okazji, wiesz? Dobrze. Cześć, cześć, cześć. Idziemy na kawę teraz. Tomku, jest słońce, ma zamiast wyjść ten... Chmura? Zajść. Zrobimy tą glebę, taki jest ładnie. A później możemy sobie... 61,80. Ferguson. Zobaczcie, Tomek sam łyżkę spawał. Otwórz trochę. Sam spawał sobie łyżkę. Mam nadzieję, że będzie to dobrze widać, bo to chętnie będziemy tutaj wszystkie oto otwierać. Zobaczycie za chwilę takie rzeczy, co się ciężko... Zakomony były popularne na co dzień. A teraz takich rzeczy już nie ma. Zobaczcie, co tu się odbywa. Dobrze, Tomek, otwórz, żeby było widać. Polonez Caro do remontu. 1.5 GLE. Kupiony. Tomasz, póki pamiętam. No. Syrenkę. Co syrenkę? Nie chciałbyś kupić? No, prawdopodobnie to... przebieg tylko 1300 km, 1500. Kwestia jaka moneta. Trzeba by rozmawiać. Kiedyś się przymierza. Będziemy wracać. Jest syrenka, stoi. Wczoraj mi gościu powiedział. Tak? Mhm. To w twoich okolicach? No, okolicy Kowala. Tak? No i stoi to nieużywane. To co jest? Polonez Caro. No, bo puka nam tutaj przeszkadza. Puka, zobaczcie, tutaj też będzie się remontowało wszystko. Polonezy traków to teraz chyba już... Gdzieś tam Duda i Klimek kupowali jakiegoś traka. Ale to też naprawdę już był... Jeszcze on był z tą budą, nie? Plastikową. Znaczy tak, one mają faktycznie tą taką nabudowę na tą skrzynię z tyłu. Tak, i Tomek to wszystko remontuje. Może jak będzie gotowy, to wtedy też pokażemy. Tak, to jak to będzie wyglądało już w finalnym stanie. I tu jest najciekawszy chyba sprzęt, którego... Na pewno niewielu z was kojarzy, tym bardziej w tym stanie. Tak, to prawda, to jest Fiat Pickup. Gro ludzi tak naprawdę do końca nie wie, że takie samochody istniały. Były ich wydane niewiele, bo kilkadziesiąt tysięcy. To jest ta sama płyta podłogowa, co przy normalnym Fiacie 125P. W tym, że dwuosobowy, jest skrzynia zrobiona po to, żeby coś przewozić. One nie Czyli Mitsubishi L200, takie polskie komunistyczne. Tak można powiedzieć. One nie miały dużej ładowności, bo tam bodajże około 450 kg, ale zawsze coś tam można było takim samochodem sobie przewieźć, także rzadkość na chwilę obecną, no ten wiem, że wygląda w stanie opłakanym, ale... No dopiero się robi już, to wszystko jest tutaj wyspawane, blachy, teraz dopiero będzie tu spawane, silnik, wszystko, także pokażemy jak będzie jeździć, nawet szyber dacha ma. I oryginalnie miał? Wiesz co, ten akurat był wycinany. Ktoś go wcześniej sam robił. Oryginalnie ten nie miał akurat, nie? Także wszystko rozebrane i Tomek w wolnych chwilach sobie robi. To prawda. I będzie taki właśnie pick-up, nie? Znaczy jeden, drugi. O, a tu jeszcze jest duży Fiat, który już się szykuje, zobaczcie. Ale też to trochę pracy kosztuje, bo na razie jest... Ale powiedz, części są dostępne, na przykład wszystkie pas, jeszcze idzie kupić, takie rzeczy idzie kupić? Wszystko idzie kupić, to akurat są jeszcze rzeczy za czasów PRL-u, to są stare rzeczy, one najlepiej pasują, ale wszystko jest do kupienia, wszystko na chwilę obecną jest kwestia tylko tak naprawdę ceny, ale można, ten już ma cały spód wyspawany, spód jest wyspawany, arkusz blachy poszedł na spód, kratownice są nowe założone, podproża i progi są nowe założone, no i teraz pasujemy, to wszystko dopasowujemy i to wszystko będzie spawane i składane. Dokładnie, a tu jeszcze coś dla miłośników motoryzacji mniejszej. Tak. Też wszystko do roboty, zobaczcie. To jest jawka kaczka, tam jest romecik trzybiegowy. Też jawkowski. Tak, jawkowski. Zobaczymy jak to z tyłu Fiat.
A, tu wyspawane już zawiasy. Trzeba jeszcze wszystko poskładać. Nie, to jeszcze jest troszeczkę pracy. No jest, jest, na pewno. Ale powolutku. Dużo roboty przed tobą jeszcze, słuchaj. A, spokojnie. Wszystko znaczy to jest hobby, więc wiesz, no. Tak. Cieszy, jak przyjdziesz i zrobisz, uspawasz jakiś błotnik, to cieszy. To prawda, to prawda. I ten, no dobra. Widzicie, takie sprzęty nietypowe właśnie, dlatego vlog nietypowy. Myślę, że tym dużym Fiatem kiedyś sobie porajdujemy. No myślałem, że... Bokiem, bączki i coś, te sprawy. Myślałem, że damy radę w tym roku, ale chyba raczej nie. Wszystko w sobie. Wypuszczam w kamerę. Słuchajcie, jesteśmy na polotkach rzepaku, które pamiętacie, jak kręciliśmy na Shieldzie, na Simonie z Tomkiem. U niego nagraliśmy taki krótki vlog, kawałek. Pokazałem wam, co robi po godzinach pracy, co lubi. Czym się zajmuje, co jest jego pasją, no ale też nie będziemy chodzić oglądać wszystkich bron, wszystkich pługów i tak dalej, po prostu krótko zwierzę na temat, a żeby wam to fajnie połączyć, przyjechaliśmy sobie razem tutaj na poletka rzepaku w okolice Kowala. Jak byliśmy to w zeszłym roku dwa razy, chyba później byliśmy na jesieni jeszcze w październiku, czy w listopadzie? Tak, tak, tak. W listopadzie bodajże, w listopadzie. Dzisiaj wieje nam straszny wiatr, mam nadzieję, że GoPro będzie to w miarę jakoś słychać. Jest zupełnie inny niż tamten. Gdzie ten rozwój tego rzepaku no, jest spowolniony. Wszystkie tak naprawdę rośliny, które są posiane na polach, w tej chwili zupełnie inaczej wyglądają niż rok temu. Jest niższy i jeszcze nie kwitnie. Zielony pąk już jest i to tak naprawdę kilka dni, jak tylko się zrobi ciepło i te rzepaki zaczną kwitnąć. Jeżeli chodzi o tą plantację, no wygląda bardzo dobrze. Tutaj Michał i Mariusz, no, dbali o to. Od samego początku były odpowiednie zabiegi i skracania, i fungicydowe, i nawożenie odpowiednie. No widać, że ten rzepak wygląda no super, naprawdę jest dobrze dożywiony, no wygląda pięknie. Jedyne co, to tak naprawdę tylko teraz potrzeba ciepła. Jesteśmy dzisiaj z Tomaszem na polu i taki oto zestawik. Taki oto zestawik mamy tutaj, zobaczcie, Johnny 7810. Pozdrawiamy Perkinsa, siewka, korda z przodu, womik z przodu, o, coś mi to podetknęło. I zobaczcie, taki oto zestaw, ośmiorzędowy siewnik, a siejemy co dzisiaj, Tomek? Tak, dzisiaj siejemy poletka słonecznikowe. Nietypowo, dlatego pozdrowiłem Perkinsa, ja go namawiałem na ten słonecznik, chyba sieje w tym roku, coś mi się wydaje. Nie dzwoniłem, nie pytałem. Widać, że jest to roślina, którą coraz więcej ludzi zaczyna w Polsce uprawiać. Zdobywa serca rolników. Przede wszystkim łatwa i tania jeszcze na chwilę obecną w produkcji. Tam, gdzie klienci mają słabe stanowiska, tam, gdzie mają problemy z dzikami, to tam tak naprawdę można siać słonecznik. Więc on sobie bardzo fajnie radzi na tych słabych stanowiskach glebowych. Tam, gdzie nie chcą rosnąć. Nie chcę słabo rośnie kukurydza, czy tam nawet i zboże słabo klonują. To słonecznik naprawdę ma fajnym jest rozwiązaniem. Ma bardzo głęboki system korzeniowy, sięgający do 2 metrów i na boki po 1 metr na każdą stronę, więc to jest duża połać systemu korzeniowego, który wyciąga tą glebę z tych, tą wodę z tych głębokich pokładów glebowych. Więc tutaj dzisiaj siejemy. Teraz tak, siejemy poletka. To jest tak naprawdę uprawa pasowa tutaj. Uprawa jest na 25 cm. Mamy taki pomysły miernik, zobaczcie, tak. Dostaliśmy. Tak. Od gospodarza. Nie wiem, czy to jest gospodarza, czy to jest Ryszarda ojca pole. Pozdrawiam Rysia. Taki pokazywał nam właśnie tutaj, jak głęboko to uprawa. Tomek, może wbij, pokaż. Ja pokażę, jak Johnny przejeżdża. O, czyli co 5 cm, zobaczcie, jest kreska, czyli mamy 5, 10, 15 na 20 cm. Akurat 20 cm. 20 cm mamy to. Ale wstępnie tak jest, między 20 a 25 cm jest uprawa pasowa. I teraz tak, siejemy siewnikiem od kukurydzy, siejemy w rozstawie rzędów co 75. Obsada tutaj na tym polu jest zrobiona między 72 a 73 tysiące, bo tak mniej więcej pokazuje komputer klientowi podczas siewu, czyli ziarno od ziarenka jest około 18 cm i rozstaw rzędzi co 75. I teraz tak, to co rozmawialiśmy z panem... Tylko tarcze są inne, tak? Do tak, kukurydzy. Tak, tarcze są nie te co od kukurydzy, tylko to są albo typowe do słonecznika, albo buraczane z małą dziurką. Najlepsze dziurki są 2,5 mm, 2,7 mm. Tak, aby to ziarenko tego słonecznika, no bo słonecznik ma drobne ziarenka, żeby nie było przeciągane, albo żeby nie były zasysane po 2 albo po 3 ziarenka, no do jednej dziurki.
bo to po prostu jest strata nasion, raza dwa, że zbyt duża obsada i to tak naprawdę nie ma sensu. Słuchajcie, ten film dedykujemy też ludziom, którzy mają, tym z was, którzy mają bardzo słabą glebę, ponieważ słonecznik, Tomek, co, no wymaga, nie wymaga nic prawie, nie? No to prawda, faktycznie słonecznik rośnie na tych słabych stanowiskach glebowych, to co mówiłem, dzięki temu, że ma głęboki system korzeniowy i bardzo fajnie wykorzystuje tą wodę, nie? No i z reguły to klienci właśnie uprawiają typowo na piachach, no i tam, gdzie mają problemy, to co mówiliśmy wcześniej ze zwierzętami. No, zaczniemy od początku. Poszło 100 kg soli potasowej już jakiś czas temu. Było dane 120 kg mocznika i w podsiewacz jest dane taka mieszanina 100 kg fosforu amonu i 100 kg kizerytu. Wymieszane i to jest dane w podsiewacz. Nie kizerytu, konkali. Konkali, przepraszam. Taka mieszanina właśnie fosforana, amoru, tak, z konkali. I to jest dawane, więc to jest całe nawożenie, które jest dawane pod słonecznik, nie? I teraz tak, zobaczymy zaraz głębokość, jaka tu jest siewu, poszukamy ziarenek, zmierzymy głębokość siewu. Słonecznik z reguły się sieje między 3 a 4 cm. Nie ma sensu tego siać głębiej, ani też i płycej, bo wiadomo, że on musi być, musi ten system korzeniowy puścić głębiej w ziemi, żeby był dobrze zakotwiczony tak naprawdę. Słuchajcie, ja sam namawiałem Tomka, żebyś mógł tutaj u znajomego, bo sam nie sieje, niewykluczone, że kiedyś zasieje, zrobili właśnie słonecznik, bo bardzo mnie to ciekawi. I Tomek tutaj jakby przystał na to, dlatego będziemy wam jakby relację z tego co jakiś czas zdawać. Tak, jakie odmiany siejemy na naszych poletkach, powiedzmy może w tym roku? Tutaj będziemy mieli posiane tak naprawdę 4 odmiany. To będzie Sulfonor, MAS 83SU, MAS 85SU i MAS 83R. Także będą 4 odmiany. No i to co Krzysztof mówił, to są różne odmiany od VO210 do VO200, praktycznie 80-90. I na bieżąco będziemy wam pokazywać, jak to rośnie, jak to się rozwija, różnice pomiędzy odmianami we wczesności. No i oczywiście później na samym końcu też będziemy to zbierać, będziemy to ważyć, żeby zobaczyć jak to planowało. To, żeby przekonać gospodarza Rysia, bo Rysiu mówi, że w Polsce tylko wczesne odmiany, więc to ciekawe co będzie z późną odmianą. Planowanie, sam jestem ciekawy, nie? To wysokie korzenie to też zależy od zbioru, bo teraz możemy to zbierać tak naprawdę przystawką do słonecznika, specjalną pewnie? Tak, w trojaki sposób, czyli to co Krzysztof mówi, typowa specjalna przystawka do słonecznika. Możemy to też zbierać przystawką od kukurydzy. Oczywiście, żeby nie było strat, to dokupuje się wtedy takie nakładki na ten header kukurydziany, po to, żeby zminimalizować te straty. I to co Krzysztof mówił, jeżeli są pola, gdzie jest wysoko koszony słonecznik, to prawdopodobnie było to zbierane przystawką zbożową. Wtedy ten header podnosimy maksymalnie ile się da, zbieramy same kapelusze, tak aby po prostu ta część tego badyla no, nie szła na ten kombaj, bo automatycznie dużo tych resztek jest, gorzej jest to po prostu odczyścić. A powiedz mi, kiedy generalnie wczesne odmiany słonecznika się zbiera? Wszystko zależy od przebiegu pogody, ale ja pamiętam z 2017 roku, to też był rok taki chłodny, zimny. To ja pamiętam, jak u siebie zbierałem, to słonecznik miał VO240-250, to był koniec września i schodził z wilgotnością 12%. Więc te wczesne odmiany, na pewno jest szansa, że zbierzemy je z bardzo niską wilgotnością przy normalnym roku. Te późne odmiany, jest duże ryzyko, że możemy lekko je, po prostu będziemy potrzebowali je dosuszyć. Wszystko zależy od przebiegu pogody, od tego jak jesienią tak naprawdę, czyli wrzesień tak naprawdę i ten październik jest takim terminem decydującym, kiedy będziemy go zbierać i z jaką wilgotnością ten słonecznik będzie nam schodził z pola. A taka wilgotność handlowa słonecznika to jest 9%. To jeszcze pytanie jeszcze innego rodzaju, bo mogą komentarze się pojawić. Na jaki średni plon możemy liczyć, słuchaj Tomek, z takiego słonecznika? I generalnie, bo wiem, że coś za tonę cena jest chyba około 2000, nie? Tak, w zależności od tego, kiedy sprzedajemy, to od złoty 60 do złoty 80, ale jak już jesteśmy po żniwach, mamy ten słonecznik wysuszony, to w tym roku nawet było powyżej 2 zł za kilogram, tak, czyli 2000 za tonę. Plon jest uzależniony wszystko tak naprawdę od gleby, na której siejemy ten słonecznik, bo średnio się przyjmuje, że mniej więcej od 2 do 3,5 tony. 2 tony to na tych słabszych stanowiskach, na tych glebach 5, 6, gdzieś takich naprawdę słabych pod lasami,
około tych 2 ton na sucho jesteśmy w stanie zebrać. Na tych stanowiskach lepszych, tam gdzie już mamy czwóreczkę taką równą, to nawet powyżej 3 ton na sucho jesteśmy w stanie zebrać. Słuchajcie, korzystając z okazji, zjedziemy u Ryszarda PH na polu. 15 stopni. No nic, tylko temperatura najpierw, 15 stopni, spada trochę, będzie niżej, około 13 może. No ale dzisiaj słoneczko ładne jest. To powyżej 7. 7,34. Ale tu pan Ryszard mówi, że 2 razy wapnował. Jezu. 2 razy wapno rok szło. Po roku, tak panie? Raz poszło, w następnym roku przyjechaliśmy górki zobaczyć i było słabo. No. Jeszcze raz poszło wapno i teraz mamy taki wynik. Super, czyli mam super. 2 lata spokoju chyba, ale bardzo bym prosił, jakbyś mógł zmierzyć ton, górkę. To idzie. Kurde, Ryszard, bo się do Chin dokopiesz, no. Nie. Ja teraz z tej głębszej warstwy. Zobaczymy, co tu mamy, słuchajcie. Pecha. Dobrze. Spokojnie, musi się jeszcze. Ono będzie jeszcze spadało, panie Ryszardzie. Znaczy, w górę idzie. O. Tu jest zdziwienie. Jest dobrze. Pod 8. Znaczy, jest już wysoko. Jest, no. 7,99, słuchajcie. Dobra. 8. 2 lata zakazu. No, dobra, teraz... już dalej mniej mierz. Taka oto mieszanina. No mówi właśnie, nie? Maszyna rozłożona. Zobaczcie, jest honor. Osoby, które będą zainteresowane, to na pewno dużo z tego wyniosą. No i myślę, że z niszowej produkcji może zrobić się w kraju w krótkim czasie dość. No już w minionym sezonie było powyżej 8000 hektarów słonecznika. W tym roku po ilości sprzedanych nasion na pewno będzie dużo więcej. Dużo więcej, więc no. Nawet tu po okolicy widać, że naprawdę to też dużo więcej, nie? I po telefonach, w ogóle po zainteresowaniu się tą uprawą, więc no to się zmienia. To bardzo dobrze. Kiedyś wszyscy się bali kukurydzy, a teraz wszyscy sieją kukurydzę. I powoli tak samo się zaczyna robić... Ze słoneczniki. Dokładnie. Jasne. W takim razie żegnamy się z wami pięknym akcentem. Do zobaczenia w kolejnym vlogu. Cześć, a my jeszcze... Zobaczycie sobie na koniec John Deere'a przy ostatnim, znaczy nie ostatnim, bo on jeszcze ma dużo, ale przy przejeździe, jak to fajnie ten zestawik, zobaczcie, wygląda.